Przy takiej aurze tęsknie wypatrujemy wiosnę, by móc cieszyć się warzywami uprawianymi we własnym ogródku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sezon 2023 kiełkował już w naszej głowie. Warto planować nowe grządki, zmianowanie, wysiewy, rozsady i nasadzenia. Uprawą warzyw, w tym pomidorów, zajmują się Agata i Zbigniew Wolakowie, którzy prowadzą przy swoim gospodarstwie rolnym na Dolnym Śląsku agroturystykę. Pod Srebrną Górą przekazują kolejnym pokoleniom miłość do ziemi, jej darów i wiedzę o ogrodzie bez drogi na skróty. Pani Agato, zawsze Pani wiedziała, przypuszczała, że będzie Pani rolniczką? Ja myślę, że ta decyzja była naturalna. Mieszkałam na wsi, chodziłam do szkoły rolniczej, więc zostanie tutaj i praca w gospodarstwie stało się jak gdyby konsekwencją mojego wcześniejszego życia. To gospodarstwo należało kiedyś do moich dziadków. My mieszkaliśmy z dziadkami. Bawiłam się tu w polu. Czy jak Pani już odziedziczyła, przejęła gospodarstwo, jakoś Pani je zmieniała? Miała Pani wizję swoją? No tak. To jak gdyby było podstawą mojego pozostania tutaj na tym miejscu, bo gospodarstwo było małe. I ja sobie zdawałam sprawę, że trudno będzie z tego wyżyć. I pojawiła się wizja przyjmowania gości, agroturystyki. I stwierdziłam, że to jest fajny pomysł. Później żeśmy podjęli już z mężem decyzję o tym, żeby przekształcić gospodarstwo na profil ekologiczny. Macie Państwo ekologiczne gospodarstwo, co uprawiacie? Nasze gospodarstwo, można powiedzieć, jest zróżnicowane. Z racji tego, że jest małe, to mamy generalnie wszystko. Tak, mamy zboża, warzywa, wiadomo, łąki, żeby mieć paszę dla zwierząt, troszeczkę sadu i małą hodowlę. Mamy dwie krowy mleczne, dwie krowy mięsne, kury. Zauważacie Państwo popyt, zainteresowanie tymi produktami u Państwa gości, u mieszkańców gminy? Na pewno. Z tego względu, że jest to teraz modne w ogóle. Często jest tak, że jak ci goście, którzy u nas się stołują, to wyjeżdżając do domu chcą u nas zakupić na przykład właśnie warzywa. Pomidory owocują obficie i nie wymagają zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego należą do najpopularniejszych warzyw w ogrodach przydomowych. Aż trudno uwierzyć, że dawniej pomidory uprawiano wyłącznie ze względów dekoracyjnych, bo uważano, że to rośliny trujące. Na szczęście teraz nikogo nie trzeba przekonywać, że owoce pomidorów są bogate w witaminy. Zawierają dużo witaminy C, witaminy K, ale też składników mineralnych, takich jak potas, sód, magnez, wapń. Pomidory zawierają też skuteczny antyutleniacz, likopen, który wspiera walkę organizmu z wieloma groźnymi chorobami. Odwiedzamy permakulturowe siedlisko Anny Chęć w województwie śląskim, gdzie pomidorów nigdy nie brakuje. Aniu, czy przypuszczałaś kiedyś, że stworzysz takie warzywne Eldorado, takie siedlisko permakulturowe? W swoich marzeniach tak, wyobrażałam to sobie i naprawdę jest to miejsce wymarzone, ale chyba nie spodziewałam się, że ono będzie aż tak rozbudowane i że tyle się tutaj będzie działo, więc... Jak to się stało, że pojawiły się tutaj takie kopuły? Kopuły geodezyjne dokładnie, pojawiły się tutaj z jednego bardzo prostego powodu. Dlatego, że my mieszkamy u podnóży Beskidów, gór Beskidów. I wiadomo, pogoda jest tutaj bardzo różna. Wieją też wiatry halne. Mamy tutaj takie wspaniałe wiatry. Więc każdy namiot, każda cieplarnia, jaka tutaj by mogła być, zresztą próbowałam jakieś namioty tu stawiać, no to średnio 3 dni, jak tylko przychodził wiatr, to po prostu natychmiast z łatwością po prostu zdmuchiwał jak zapałki. A te kopuły są wyjątkowo wytrzymałymi konstrukcjami. Są po prostu nie do zdarcia prawie że. Więc postanowiliśmy taką kopułę tutaj postawić, żeby móc uprawiać pomidory nasze ukochane. No właśnie, bo nawet po Twoich kolczykach widać, tak, że po prostu macie bzika, jak Wy to mówicie, na punkcie pomidorów. Tak, tak. Jesteśmy po prostu wielkimi fanami i miłośnikami pomidorów. Pomidory, kochamy wszystkie warzywa i w ogóle ogrodnictwo. Ale pomidory okazały się dla nas
wyjątkowe i towarzyszą nam już od dobrych kilku lat. I naprawdę czujemy się, ja jestem też bardzo związana z pomidorami właściwie przez cały rok. Mieliśmy taki rok, kiedy mieliśmy 80 odmian pomidorów, ale tego już nie robimy. Raczej już wybieramy takie, które naprawdę nam pasują, fajnie owocują, są dla nas ciekawe smakowo. Natomiast i tak uprawiamy na przykład 30-40 mamy odmian, zawsze jakieś eksperymenty, coś nowego. Nasiona pomidorów wysiewa się w ciepłym i jasnym miejscu, najlepiej w ciepłej szklarni lub na parapecie. Jeżeli planujemy samodzielnie produkować rozsadę, musimy mieć więc na nią miejsce. Nasiona pomidorów szybko kiełkują, ale żeby nie wybujały, muszą mieć dostęp do słońca przez większą część dnia. Niesprzyjające jest zbyt wczesne wysianie pomidorów, kiedy dni są jeszcze krótkie i brakuje im słońca. Często nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę pomidor nie jedno ma imię, że po prostu tych odmian jest mnóstwo. Dokładnie, i smaków jest mnóstwo, bo są słodkie, są bardziej kwaśne, winne, soczyste, mięsiste, a są takie pomidory, które mają bardzo wytrawny smak, taki lekko kwaskowaty, taki powiedzmy, no nie wiem, takie szlachetne też mają smaki te pomidory, więc nie jeden wygląd, nie jeden smak i na pewno nie jedno imię. Pomidory możemy uprawiać nawet jak mamy mały ogródek, bo przecież także nawet w doniczce na tarasie jest to nietrudne i każdy tak naprawdę może spróbować. Oczywiście i ja bardzo wszystkich zachęcam do uprawy pomidorów, bo naprawdę nawet jak będziemy mieć jedną roślinę i 5 owoców, to to będą najlepsze owoce, jakie kiedykolwiek zjemy. Jaka satysfakcja. Dokładnie. Jeżeli są osoby, które mają jakieś uczulenia, alergie i myślą, że pomidorów nie mogą jeść, to sobie wyhodować, spróbować i zjeść takiego organicznego, bio, po prostu super eko pomidora z własnego, nawet balkonu, jasne. Możemy to zrobić. I warto zrobić pod to rozsadę. Oczywiście. My zachęcamy do uprawy pomidorów od samego nasionka, czyli od tego w tym malutkim nasionku. Mamy naprawdę energię całego wielkiego krzaka i to jest ten już pomidor, o którego jeżeli odpowiednio zadbamy i będziemy mówić do tych pomidorów dobre słowa, to na pewno będziemy mieć wspaniałe zbiory. Pokażesz nam, jak robisz rozsady? Jasne. Robienie rozsady to sztuka. Jak ty to robisz? Jest kilka sposobów tak naprawdę na zrobienie rozsady pomidora. Tu mamy kilka nasionek. Okej. No i teraz takie nasionka. Możemy zrobić z nimi następujące rzeczy. Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą jest wysiew do takich multiplatów, wielodoniczek, mniejszych, większych, ale generalnie chodzi o to, że mamy takie zazwyczaj plastikowe wielodoniczki właśnie i wkładamy nasionka na wysokość około, na głębokość około 0,5 cm, delikatnie zakopujemy i od razu podlewamy lub zraszamy. To jest pierwsza metoda, najbardziej popularna i myślę, że najwięcej osób ją stosuje. No i to jest pierwszy sposób. Drugi sposób, mamy sobie jakąś tackę, możemy dać jakąś legninę, trochę ziemi, co tam chcemy i układamy nasiona, opisujemy je sobie albo w jakiś sposób, jakąś techniką, tak żebyśmy wiedzieli, jaka to jest odmiana i wtedy za pomocą pęsetki przesadzamy już tylko te nasionka, które widzimy, że kiełkują. A nasza zupełnie nowa technika, nowa rzecz i nowe narzędzie, jakie posiadamy od tego roku tak naprawdę, to są bloczkowniki w różnych rozmiarach. Już pokazuję, jak one działają. Musimy włożyć ziemię po prostu do środka tego narzędzia. Oczywiście on tam byśmy musieli troszeczkę wepchnąć. To jest ziemia z kompostem o konsystencji trochę takiej mokrawej, takiego lekkiego błotka można powiedzieć. I powstają nam na przykład takie malutkie bloczki, malutkie, maluteńkie, do których możemy włożyć te nasionka, na przykład jedno nasionko i dopiero kiedy to nasionko nam
wyrośnie i wykiełkuje, wtedy sobie odstawiamy i czekamy. Oczywiście spryskujemy, najlepiej spryskiwać te nasze nasionka, żeby one zawsze były wilgotne. I wtedy te malutkie bloczki, które nam wykiełkują, możemy włożyć do już większych bloczków, które tu mam już przygotowane. To jest też sprytnie. Dzięki temu kolejnemu narzędziu bloczkownik trochę większy. Wkładamy taką kosteczkę kiełkującą już do środka i to nam przepięknie dalej rośnie. Nasiona pomidorów najlepiej wysiewać pojedynczo do osobnych doniczek. Kiełkują bardzo dobrze. Pamiętajmy, aby dobrze oznaczyć sobie, jakie odmiany pomidorów wysialiśmy w których doniczkach, żeby później odpowiednio je wysadzić. A potem pozostaje nam tylko czekać na coraz słoneczniejsze dni i czas, w którym będziemy mogli cieszyć się darami naszego ogrodu.